Wasza mama miała piękny głos, mówi tata. Opowiada później o mamie, jaka była, jak się zachowywała w różnych sytuacjach, czy wolała oglądać horrory, czy raczej komedie. Czasami tata śmieje się, wspominając różne ich wspólne przygody. A czasami jest smutny. Z rzadka oglądają zdjęcia. Zastanawiają się, kto jest do mamy bardziej podobny, Tomek czy Patty. Miała ciemne, roześmiane oczy, jak i oni, i gęste, prawie czarne włosy. Patty i Tomek też mają takie włosy, tylko że Tomek jest wiecznie potargany, a Patty wręcz przeciwnie, zawsze starannie uczesana. Kiedyś, idąc do fryzjera, Patty zabrała ze sobą zdjęcie mamy i powiedziała, że chciałaby mieć dokładnie taką samą fryzurę. Króciutko, z grzywką. Podobno, gdy ją tata później zobaczył, miał łzy w oczach. Tak przynajmniej twierdzi Tomek, który wprawdzie nigdy o mamę nie pyta, ale zawsze pilnie przysłuchuje się wszystkiemu, co mówi o niej tata. Tomek, mimo że starszy od Patty o cały rok, nie pamięta mamy, a raczej prawie nie pamięta, jakieś tam strzępy z ostatnich wspólnych wakacji. Tata mówił, że byli wtedy na Mazurach, ale niczego innego Tomek nie może sobie przypomnieć. Miał 3 latka, gdy mama zginęła w wypadku. Patty 2. Patty czasami ma pretensje do Tomka, że tak mało pamięta. Jest przekonana, że gdyby to ona miała 3 latka, na pewno pamiętałaby dużo więcej. Ale Tomek wzrusza tylko ramionami. Czasami owszem, są takie chwile, jakby przypominało mu się coś jeszcze, ale... A zresztą dość już tych wspomnień. W Tomku budzi się złość. Jak długo można rozpamiętywać wakacje sprzed wieków? Gdy Tomek i Patty byli młodsi, zajmowali się nimi dziadkowie. Raz jedni, raz drudzy, a teraz wystarczy do pomocy pani Halinka. Pani Halinka przychodzi codziennie, oprócz niedziel, gotuje obiady, sprząta, pierze, prasuje, pilnuje, żeby Patty i Tomek odrabiali lekcje. Odprowadza ich czasami na angielski. Chciała też odprowadzać Tomka na tenis, ale Tomek wykręcił się, mówiąc, że przywozi ich tata tego kolegi. Któregoś dnia pani Halinka uparła się, że osobiście pójdzie zapłacić za treningi Tomka. Na szczęście, Patty skręciła wówczas nogę i trzeba było jechać z nią do lekarza, ale niewiele brakowało. Tomek aż się spocił. Gdy pani Halinka i Patty odjechały już taksówką do przychodni, odetchnął głęboko i wcisnął pieniądze do skrytki pod tapetą. Załóżmy, nie wydał dotąd ani jednej złotówki z pieniędzy, które tata przeznaczył na jego treningi. Tomek uważa, że byłoby to nieuczciwe, a w skarbonce uzbierała się już pewnie spora sumka. Kiedyś chciałby oddać tacie wszystkie te pieniądze, przyznać się do tego, że nie lubi tenisa, ale na razie jakoś nie ma odwagi. Nie chciałby zawieść taty. Może w wakacje będzie więcej czasu, żeby spokojnie porozmawiać? W wakacje. Na razie jest połowa lutego i do wakacji jeszcze daleko. Wprawdzie tata obiecywał, że jak będzie miał więcej czasu, to wybiorą się całą trójką na narty, ale nic niestety nie zapowiada, że tata będzie miał więcej czasu. Wręcz przeciwnie, są takie dni, kiedy Tomek budzi się, a taty już nie ma, a gdy wieczorem Tomek zasypia, to taty jeszcze nie ma. Za to pani Halinka ostatnio ciągle jest. Przychodzi po południu i siedzi do późnego wieczora. Tomek nic nie ma do pani Halinki, to całkiem miła kobieta, choć mogłaby nie gonić go aż tak do lekcji, ale cóż. Takie są jej obowiązki. Jednak nie lubi być w domu, gdy i pani Halinka w nim przebywa, bo musi się nasłuchać, jaki to ich tata jest biedny i zapracowany, a oni, to jest Patty i Tomek, jakież to z nich są łobuzy. Dorastają, ubrania rwą, brudzą, pan Franciszek skarży się na nich. Patty uważa, że pani Halinka podkochuje się w tacie i dlatego tak go wychwala. I coś w tym musi być. Bo przy tacie pani Halinka śmieje się wesoło i w ogóle jest jakaś ożywiona i młodsza o co najmniej 20 lat.
a gdy zostanie sama z dziećmi, od razu robi się gderliwa i smutna i znowu jest 50-letnią kobietą, której życie nie ułożyło się tak, jakby tego chciała. Dlatego, jeśli tylko jest to możliwe, Patty i Tomek wychodzą na podwórko. A pani Halinka siada przy kuchennym oknie, tym, które wychodzi na podwórze, i pijąc kawę za kawą, obserwuje z wysokości trzeciego piętra trzepak, śmietnik, skwerek z rachitycznym drzewkiem, a potem wzrok jej wędruje wyżej, wślizguje się przez odemknięte okna do mieszkań naprzeciwko i potrafi tak całymi godzinami podpatrywać życie mieszkańców kamienic. Z niektórymi nawet zdążyła się już zżyć, choć ci nie mają nawet o tym pojęcia. Na przykład z tym chłopcem z pierwszego piętra, z tym, który tak często siada na okiennym parapecie, bez obawy, parapet jest bardzo szeroki, okna zawsze zamknięte, a chłopiec wie, że nie należy się opierać o szyby. I całymi godzinami czyta książki. Pani Halinka bardzo go lubi. Na imię ma Wojtek, skończył 12 lat, ale jest zupełnie inny niż Tomek. To znaczy, też ma dwie ręce i dwie nogi i wszystko to, co powinien mieć chłopiec, nie o to chodzi. Tylko, że Wojtek jest no po prostu jakiś inny, poważny. Co nie oznacza, broń Boże, że jest smutny. Nie, nie, potrafi śmiać się serdecznie, a na dodatek tak zaraźliwie, że aż wszystko wokół zdaje się uśmiechać. Najważniejsze, że na Wojtku zawsze można polegać, że zawsze wie, jak się zachować, że umie poradzić sobie w każdej sytuacji i że dobrze wie, czego chce. A jak człowiek wie, czego chce, to już nie jest dzieckiem, niezależnie od tego, czy skończył lat 12 czy 50. Wojtek chciałby kiedyś zostać dziennikarzem, jak jego rodzice. Oczywiście od czasu do czasu ma i inne pomysły, że na przykład zostanie podróżnikiem czy informatykiem. Jednak gdy wieczorem rodzice zaczynają opowiadać o swojej pracy, Wojtek łapie się na tym, że chłonie każde ich słowo, a potem długo nie może zasnąć, szczęśliwy, że ma najwspanialszych rodziców na świecie i że kiedyś będzie taki sam jak oni. Przecież będąc dziennikarzem, tłumaczy sobie przed snem, mogę być jednocześnie i podróżnikiem, i informatykiem, i kim tylko zechcę. I zaraz potem zasypia uspokojony. Choć Wojtek i Tomek są rówieśnikami, rzadko bawią się razem, szczególnie teraz zimą. Co to za przyjemność wystawać przy mokrym trzepaku? Albo drażnić ponurego pana Franciszka? Nie, to nie dla Wojtka. Wojtek woli czytać książki. Przeczytał już prawie połowę książek z biblioteki swoich rodziców. I jak tak dalej pójdzie, to przeczyta wszystkie książki na świecie. Tak przynajmniej uważa Patty, która obserwuje czasami Wojtka, ukrywając się za śmietnikiem. Tak uważa też pani Halinka. Zawsze jest bardzo wzruszona, gdy widzi Wojtka z książką na parapecie. Chciałabym mieć takiego syna. Podobno dzieci tak mało teraz czytają, a tu proszę. Wojtek usadawia się wygodnie na parapecie, otwiera książkę, odnajduje miejsce, gdzie skończył czytać ostatnio i już Wojtka nie ma. Czytając, zapomina o wszystkim i wszystkich. Siedzi znieruchomiały, z książką opartą o kolana i czyta, czyta, czyta. Ale od czasu do czasu rzuca okiem na podwórko, gdy na przykład pan Franciszek pomstuje zbyt głośno na dzieci lub gdy go wołają Tomek, Patty albo Jacek. Oprócz książek, Wojtek ma jeszcze jedno hobby – komputer. Dostał go w prezencie od dziadków po pierwszej komunii świętej, oszalał na jego punkcie. Z początku całymi dniami grał w komputerowe gry, ale gdy tata nauczył go poruszać się po internecie, a mama posługiwać się programami graficznymi, takimi do obróbki zdjęć na przykład, Wojtek sam jeden, bez pomocy rodziców, założył internetową stronę rodzinną. Nazwał ją Strona Wojtka. Choć nie jest to strona tylko i wyłącznie o Wojtku, lecz o całej jego rodzinie. O rodzicach, dziadkach, wujkach, kuzynach i o bliskich znajomych. Fajnie, co? Na tej stronie są i zdjęcia, i informacje o tym, kto jest kim w rodzinie. Można tu też znaleźć opisy rodzinnych świąt, jak i przygód na wakacjach i coś w rodzaju pamiętnika, w którym Wojtek opisuje
najważniejsze wydarzenia z życia całej rodziny. Co więcej, Wojtek nauczył prawie wszystkie ciocie, babcie i stryjenki posługiwać się komputerem. Z niektórymi musiał spędzić wiele godzin w czasie świąt, zanim zrozumiały wreszcie, do czego służy klawiatura, a do czego komputerowa mysz. Ale jak już zrozumiały, to od razu stały się maniaczkami. I komputerów, i internetu, i od tamtej pory rodzina Kosowskich, bo takie nazwisko nosi Wojtek, jest chyba najlepiej posługującą się komputerami rodziną w Polsce. Wszyscy Kosowscy kontaktują się ze sobą na stronie Wojtek. Non-stop stryjenka Ala przesyła babci Zofii przepis na strucle owocową. Wujek Roman chwali się dziadkowi Antkowi, jaką to wielką rybę ostatnio złowił. Ciocia Asia co tydzień przesyła nowe zdjęcia swojego malutkiego synka Kubusia. I choć nieczęsto mogą się spotkać osobiście, to przecież mają poczucie, że są rodziną. I to taką naprawdę bliską. Mimo, że przecież niektórzy Kosowscy mieszkają w górach, inni nad morzem, a jeszcze inni od dawna żyją za granicą. No dobrze. Zostawmy na razie w spokoju Wojtka i sprawdźmy, gdzie jest ciężarówka z napisem przeprowadzki cały kraj. Oho, wjeżdża już na ulicę Śródmiejską. Trochę niedobrze, bo nie będzie czasu, żeby przedstawić w tym rozdziale sympatycznego grubaska o imieniu Jacek. No ale trudno, może w następnym. Jadący przed ciężarówką Fiat Cinquecento zwalnia wyraźnie. Mężczyzna, który nim kieruje, ma taką minę, jakby chciał powiedzieć: uff, wreszcie na miejscu. Rudowłosa, piękna kobieta uśmiecha się i odkłada mapę Warszawy. W lusterku widzi niecierpliwie wiercącą się na tylnym siedzeniu dziewczynkę. Jesteś zmęczona? Aniu pyta. Ania kręci głową. Zmęczona? Ależ skąd? Nie jest zmęczona, wręcz przeciwnie. Czuje się podekscytowana jak nigdy. Za chwilę zobaczy swój nowy dom. Rozgląda się na wszystkie strony, próbując wypatrzyć tabliczkę z napisem Śródmiejska 15. Gdzie to może być? Tam, w połowie ulicy. Śródmiejska 15! Krzyczy Ania. Spogląda za siebie, żeby sprawdzić, czy ciężarówka z napisem przeprowadzki cały kraj nigdzie się nie zgubiła. Ale jest. Powarkuje gniewnie, jakby miała pretensje, że każą jej wlec się za tym małym samochodzikiem. Kierowca macha do Ani wesoło, a Anię dopada strach. Jaki będzie ten nowy dom, jej nowe życie? Czy spotka tu jakichś przyjaciół, czy zdoła polubić Warszawę tak samo, jak lubiła Brzozów z jego lasami, łąkami, z rzeką, która ukryła się pod lodem, żeby nie patrzeć na Ani wyjazd? Brama kamienicy przy Śródmiejskiej 15 jest coraz bliżej. Ania przełyka ślinę, jej serduszko bije mocno, tak bardzo mocno. Nie, Ania nie jest tchórzem, ale sami rozumiecie, początki są trudne. Dajmy jej więc trochę czasu. Niech się oswoi z myślą o spotkaniu z zupełnie nowym życiem. Ono jest tuż, tuż za bramą, która połknie za chwilę Fiata Cinquecento w następnym rozdziale. Następny odcinek jutro o tej samej porze.